Jesteśmy pod Dino, robimy foteczkę, żeby ogłosić wszystkim, że dzik jest w Dino i potem zobaczymy sobie, jak dzik wygląda na półce w Dino. Właśnie ktoś obok sprzedaje auto. O, dobra historia. Zapamiętamy ten dzień dzięki temu. Dobra, lecimy szukać dzików. Tu są napoje. Nie, przy napojach? Jednak nie ma na półce. Może w waszym Dino jest na półce, tak, ale tutaj jest tylko w lodówce. No, ale lodóweczka to premium miejsce. I zobacz, ja wczoraj nagrałem story i tutaj jest ta cena 6,99. I właśnie ludzie pisali, że bardzo drogo, bo 6,99, ale to nie jest cena dzika. Dzik jest za 5,49. Tutaj? Tylko, ale można się wkręcić. Nie ma tutaj ceny po prostu. Nie ma ceny. No, ale 5,49. I napiszcie, czy u was w Dino jest. A i może w jakimś nie ma, to oczywiście też piszcie, bo na przykład, jeżeli chodzi o Lidle, sporo osób pisało nam, że gdzieś nie ma i teraz już jest, więc dziękujemy też za pomoc. Jako ciekawostkę powiem, że jest 1800 sklepów Dino, więc fajnie. Nie, to się nagrywa. Dobrze. Potem wrzucamy. Siemanko wszystkim, witamy na kanale WK Dzik. Po dłuższej przerwie, no cóż. Rok temu ja poprowadzę odcineczek, bo mam notatki. Nikt inny nie ma notatek takich fajnych. Ale ja mam takie papierowe, konkretne przed sobą. I odcinek będzie z podsumowania roku, ale będzie dotyczyć Dzik Energy, czyli podsumowanie Dzika Energy. Z tego projektu, no w sumie całego, jesteśmy najbardziej dumni w tym roku, dlatego poświęcamy osobny film. No jednocześnie chcielibyśmy wam bardzo podziękować tym filmem za zaangażowanie, bo ja już wrzucałem na swoje story, ale nikt mnie nie ogląda, więc powiemy w tym filmie, że no, tysiące osób nam pomagało w promocji tego Energola. W komentarzach pisaliście, udostępnialiście grafiki, że chcecie Energy tutaj, chcecie Energy, Dzik Energy tutaj. No i to nam mega pomogło. Teraz przedstawimy w ogóle suche fakty, do czego wspólnie w sumie doszliśmy tak naprawdę. Wiesz, jak teraz mówiłeś, wiesz, co miałem w głowie? No. Bo powiedziałeś, bo mam notatki. No. I to pasuje jako nazwisko jakiegoś Japończyka. Shiroko, bo mam notatki. No, kontynuujmy. No, także ja wiem więcej od was, to mogę na przykład wam też zadawać pytania, czy wy w ogóle znacie w ogóle, co robicie, także też myślę, że nie będziecie się nudzić. Premiera Dzik Energy była, dokładnie wiecie kiedy? Kwiecień. W kwietniu. Saker był chory wtedy. I byliśmy we trójkę i był live we trójkę. Na live było 30 tysięcy osób cały czas. 15 kwietnia? 16 kwietnia, tak, czyli 8 czy 9 miesięcy, a nie wiem, czy macie takie wrażenie, że to było na przykład 2 lata temu, że tyle się zdarzyło od tamtej pory, że to było 2 lata temu. No ja tak mam, nie? Że to jest tylko, ale zwłaszcza jak zapisywałem, co się stało przez te 9 miesięcy. Ale myślałbym sobie, nie pamiętając, że to był kwiecień, że mógł minąć ponad rok. Tak rok z groszami. Rzeczywiście. Ja mam też tak z walką pączka, że ponad rok. Tak, że to nie było, nie? A to praktycznie ta sama data, nie? Bo tak chcieliśmy nawet wystartować. Tak, i troszkę się nie udało. No w każdym bądź razie, na live, co już dobrze powiedział, 30 tysięcy osób było. Live odbił się szerokim echem. Tam kurwy szły na lewo i prawo. Miliona, nie? Wyświetleń ma live. Pół miliona wyświetleń, kilka tysięcy osób. Zrobił ogień z kurwami naprawdę na połowie Instagrama i Facebooka. Rajdy robiliśmy na fanpage'a sklepów i pamiętam, mieliśmy w ogóle to info zachować dopiero po pierwszych statystykach sprzedaży, ale właśnie w dniu premiery pojawiły się wpisy na takich grupach marketingowych. Ktoś nam to wysłał, nie wiem czy nie Damian nam to wysłał, że taka taktyka rajdów jest bardzo agresywna i jedyne co robimy, to wręcz odstraszamy sieci. Zabieramy od współpracy, nie? Tak, że robimy sobie na nie korzyść. No i tutaj statystyki pokazują, że jednak no, jesteśmy internet jest wyjątkiem od reguły i to co powstało w internecie, szczerze, organicznie jest wyjątkiem od reguły i to i tak społeczność będzie pchała. Zaskoczę się. Ale nie społeczność. Cię, kurwa się. Nie społeczność, kurwa, to słowo społeczność też. Społeczność to jest to, co Gary Vaynerchuk w swojej książce pisze, że musisz społeczność zbudować. Chodzi po prostu o widzów.
No, widzowie, tak, nazwijmy tylko, to widzowie. W zasadzie nie ma innego dobrego słowa na to. No, nie chcemy tak schematów takich powtarzać ze szkoleń, ale tak naprawdę my o tej społeczności nazywaliśmy ją tak już długo przed tym, zanim odkrywcy wielcy powiedzieli, że trzeba budować społeczność, nie? Więc tylko po prostu no nie ma innego słowa, tak mi się wydaje. No. Ej, ja jeszcze pamiętam jeden widzowie. Zbudujesz grupę fani, osób o podobnych zainteresowaniach. Fani, kurwa, to mi się kojarzy, że no, Britney Spears ma fanów. Nie bardzo. Ona wychodzi, oni wiesz. No nie, my nie mamy takich ludzi, co by tak zrobili na twój widok, nie? Bardziej to jest a nie, to nie wiadomo. Znaczy nie jak wiadomo, już to faceci podziwiają sylwetki tak. I osiągi sportowe, a dziewczyny raczej tak nie szaleją za nami. Dlatego nie. Jesteśmy w tak stałych, trwałych związkach. Tak, bo bardzo mała ilość kobiet w ogóle by chciała się związać z takimi półmózgami. Tak, to nie tak, że pracujemy nad tym i że pasujemy do siebie, tylko po prostu nie mamy zbyt wiele opcji. O kurwa. Ile mi do robora brakuje. Już kur. Ale zobacz, zaskoczę cię, bo przypadkowo mam odpalony ten post na tej grupie marketingowej. Masz go! Możesz sobie przeczytać. A mogę masz ja, go! Mogę ja tylko jeszcze jedną rzecz, bo ja pamiętam jeszcze jeden komentarz, którego pewnie raczej nie masz, ale pamiętam taki komentarz. No. Grafik płakał jak projektował. Też było. To było o naszej puszce. Co do puszki. I puszka była projektowana prawie 4 lata. I ja uważam, że jest przepiękna. No. Ale grafik płakał jak projektował. Ty, a nie sądzisz, że właśnie taki osąd, że na przykład widzisz ten post i grafik płakał jak projektował, oceniasz to w sekundę, ale na przykład my już, w sensie, że no jak możesz ocenić, nie znasz nawet zamiarów, dlaczego to tak wygląda, nie? Wiesz, a może to specjalnie tak wygląda, dobra. Żeby się wyróżniało na półce w jakiś sposób. W sensie, że no, zmierzam do tego, daj mi jeszcze dokończyć, proszę, że zmierzam do tego, że kurwa, 10 lat temu napisałbym ten komentarz też, jakby mi się na pierwszy rzut oka nie spodobało coś, ale teraz raczej zadaj sobie pytanie, dlaczego ta puszka jest taka, bo być może coś nie widzę i dopiero jak sobie odpowiem na te pytania i coś mi się nie zgadza, no to wtedy może, kurwa, nie, ja bym to zrobił inaczej. Jak na przykład tak, nowe Spider-Many i sceny tak akcji. Nie podobają mi się sceny akcji w nowych marvelowskich produkcjach. Zobaczcie sobie The Amazing Spider-Mana, starego Spider-Mana. Tam jest, kurwa, fizyczność w tych scenach. Po prostu jest człowiek. Teraz nie ma człowieka, jest CGI. Zmienią to też. No. Ale my mieliśmy fajny odbiór wśród naszej grupy osób. Mieliśmy tak, fajny odbiór no tej puszki, już więc abstrahując właśnie od tego, problemu, że no, każdy ma jakąś tam swoją perspektywę i jest, powiedzmy, mniej otwarty, bo kiedyś będzie bardziej, no to serio to jest w chuj ładny. Dobra, przeczytaj, lecimy dalej. Tak, Mariusz Bańkowski. Zastanawiam się, czy oni naprawdę uważają, że dana sieć po takim ataku wprowadzi ich produkt na półki. U mnie mieliby bana na jakąkolwiek współpracę. Czyli to jest jakiś tam kierownik może odnośnie wprowadzania nowych produktów dla danej sieci. Jakieś, już pomijam styl komunikacji i całą otoczkę. Czyli chodzi o ten ogień z kurwami, tak, który mieliśmy, po prostu chcieliśmy tam ten. Taki spam to przecież efekt krótkotrwały. Nikt szanujący się w jakiś sposób nie nawiąże z marką z takimi zagrywkami długofalowej współpracy. No i właśnie kurczy internet. No i zobacz, jakie słowa. Nikt nie nawiąże współpracy, nie? Żadne. Jesteśmy, wiesz, takie skrajne po prostu oceny, gdzie wszystko na świecie jest względne, nie? Nie możesz nic z całą pewnością powiedzieć, bo jeden lubi to, jednemu się spodoba ten, nie wiem, czy właściciel nawet jakiejś sieci może nas oglądać i lubić od lat. Nigdy nie ma, wiesz, 0-1. To jest tak, czyli kto się nie szanuje? Spar, Topaz, Lidl, Dino, Kaufland. Bardzo dużo sieci się nie szanuje. No i jeszcze inne, z którymi tam gadamy. Według Mariusza. Nie? Ale wiesz, ja staram się też zrozumieć go. Rozumiem, że w większości przypadków to, co on mówi, może mieć rzeczywiście sens. Gdyby był produkt, który nie ma za sobą takiej, kurwa, mocy w postaci armii, no to spoko. Lepiej jest prowadzić bezpieczniejszy produkt czy coś, nie? Ale jak tutaj jest ten efekt właśnie, że jest armia, stoi za tym, to nie,
prawdopodobnie puszka, a na drugą, to jest w ogóle to nie ma znaczenia. Gdyby była czarna puszka i symbol dzika tutaj, i tak by było git. Kończąc jeszcze tą premierę, nie? Czyli to były komentarze tego typu pojawiły się na premierze, gdzie na premierze sprzedaliśmy 40 tysięcy puszek. Było 3500 zamówień ponad, czyli tyle ile w Black Friday w tym roku. I było 15 tysięcy osób na stronie, gdzie wyjebało nam stronę, nie? I wtedy, kurczę, no zrobiliśmy sukces, nie spodziewaliśmy się nawet, że nie wiem, jakiś procent z tej liczby się uda. Czyli Saker nawet się obawiał i teraz może wtrącić historię z psem, która była dobra, w konspekcie. Dobra, Saker, odpalaj psa. Dawaj, odpal tą historię, jak to wyglądało na dzień przed premierą. To dobra, więc pies nie jest istotny w tej historii. Ale powiedz, że byłeś z psem, kurwa. Dobra, więc byłem z psem na spacerze i z Agatą, no. Ale mówiłem to też chłopakom przed tym spacerem, że tak sobie... No, wyobrażaliśmy, jaka może być ta sprzedaż i Poncz tam nawet przeliczał, że musimy te 2000 dziennie... Ile rok ma dni? Saker, ile rok ma dni? 365. Dobra, zamawiamy 150 tysięcy puszek na 365 dni. Dobra, musimy sprzedać kilkaset puszek dziennie. Kurwa, nie A wiem, to kilkaset, nie 2000. No, chyba tak, okay. Kilkaset. I no. Właśnie kminiliśmy to, czy my sprzedamy... Ja kminiłem tak, czy my sprzedamy kilkaset puszek dziennie. To się wydawało naprawdę takie ilości się bałem tego, nie? Olbrzymie, że tak, tak kurwa będziemy musieli naprawdę cisnąć, żeby do nich dojść. Tak. No i ja sobie tak wymarzyłem, że jak powiedzmy 1000 sprzedamy pierwszego dnia, to tak, że kurwa trochę odetchnę, że to nie był błąd, że ten energetyk zrobił. Że jakoś pójdzie, nie? Że byle ten 1000, no tak 2-3 to szczyt kurwa marzeń, ale jak ten 1000, no to tak, dobra, damy radę, nie? I Saker po minucie, pamiętam tam po minucie się dowiedziałeś, że w minutę 3000 zeszło no. I kurwa się popłakałeś. Ale no. Naprawdę się popłakałeś, no, tak. Ale wiesz co, bo ty jeszcze wtedy na COVID-zie byłeś, jesteś bardziej wrażliwy na COVID-zie chyba, jesteś taki zmęczony, nostalgiczny, przemęczony. Tak i teraz pytanie, czy to COVID, czy to dzik wywołał cię ten płaszcz? Nie, nie to był dzik, bez choroby też bym się wzruszył w chuj. To dobrze. No i tam pierwsza partia tego dzika, klasyka, to było 150 tysięcy sztuk, w 5 dni to wszystko zeszło. Już na tym samym live'ie, co robiliśmy live'a, to już Daniel dzwonił do producenta, żeby kolejne 300 tysięcy zamówić. Dzień później Daniel dzwoni do producenta, że jednak 500 tysięcy. 5 dni później, gdzie już kompletnie nic nie mieliśmy do sprzedawania, Daniel dzwoni, żeby milion zamówić. Nie? No i to po prostu przez kilka miesięcy... Szybko eskalowało. Przez kilka miesięcy musieliśmy mieć jakiś bufor bezpieczeństwa, nie? Dlatego już od razu postanowiliśmy, no jeżeli 150 tysięcy zeszło w tydzień, no to już weszliśmy w miliony praktycznie, nie? Co nie wiem, to był jakiś plan na kilka lat najbliższych, nie? A dla nas na tamten moment te 150 tysięcy puszek, koszt tego to było serio zastawienie się. Tak, no bo cały czas no, firma się prowadzi tak, że no, inwestujemy cały czas te pieniądze, co są, nowe produkty i tak dalej. Nie ma, tak jak mieliście przykład w pandemii, no, wystarczyło kilka miesięcy na przykład zamknięcia jakiegoś biznesu i firmy padały, które trwały po 10-20 lat. No bo tak wygląda biznes, że no, te pieniądze po prostu się tak kręcą. I nie było nigdy bufora, nie ma w kasie firmy po prostu milion złotych, które sobie czeka, nie? Tylko zazębia się to i no, było dla nas duże ryzyko. Ocenialiśmy to, że jest to spore ryzyko w jeden produkt kilkaset tysięcy ładować, nie? Kurczę, mam takie refleksje, że patrz, to podejście, że tak z jednej strony baliśmy się bardzo tego i można powiedzieć, że nie wierzyliśmy w to, ale ta niewiara... Jednak, kurwa, przydaje się też, bo nie jesteś taki rozrzutny, bardziej... Chłodniejsze decyzje, mądrzejsze. No, ale być może gdybyśmy byli bardziej odważni, to czasami jak ci wyjdzie już ten strzał, to możesz więcej zyskać, a możesz więcej stracić, nie? Co jest lepsze? Chyba gdzieś po środku się toczyć. No ale zobacz, byliśmy wtedy na Krakowiaków, nie? No. Gdzie no, nie było mowy, żeby więcej jak kilka palet naraz tam... pakować, przepakowywać, więc od razu zewnętrzny magazyn trzeba było zamówić. Od razu przyspieszyło to decyzja, żebyśmy się przenieśli tutaj, więc też potrzebny był jakiś etap rozwoju, gdzie bylibyśmy w ogóle gotowi do czegoś takiego, nie? No ale wiadomo, to mogłoby się jeszcze dużo szybciej potoczyć, jakbyśmy zaryzykowali więcej. No ale co, nie lubimy aż tak ryzykować widocznie, no jest jak jest. A generalnie właśnie a propos tego jeszcze ryzyka, bo w grudniu tego roku, 2022, wybije nam 10. sezon WK, taki oficjalny, bo zaczęliśmy w grudniu 2012 oficjalnie.
10 sezon i teraz mi się wydaje, że im dalej jesteśmy w sezonie, tym jesteśmy bardziej zachowawczy pod względem takiej decyzji. W sensie one mogą być większe, ale jednak są bardziej przemyślane. Mniej że na samym impulsu. Tak, że na samym początku, gdyby nie ten impuls, żeby zacząć nagrywać te filmy i nie, i wiesz, nie myślałeś, że zrobisz siebie głupka, no to to było takie, wiesz, odważne, nie? Rośnie skala, a maleje ryzyko przy naszych decyzjach. Tak. Tak, że to jest takie liniowe dosyć. Mhm. No i ale już nie robimy czegoś takiego jak kiedyś, że nie wiem, zeszło nam szybko 100 plus. Dobra, zamawiamy 5000 plus, bo no, w dwa dni nam no zeszło właśnie 100, nie? No. Już jest coraz mniej takich rzeczy, no i dobrze. A czyli fajnie, uczymy się jak sztuczna inteligencja, zbierają dane z naszych telefonów, żeby kurwa stworzyć idealną sztuczną inteligencję. Free i my też się tak uczymy, nie jesteśmy takimi zwierzętami aż głupimi, prymitywnymi. Oglądałeś Free Guy'a? Nie. Przejdźmy do drugiego bloku, no, do drugiego bloku filmu, czy, filmu, czyli sklepy, sieci handlowe, które nam zaufały. No i do was pytanie, wiecie, kiedy weszliśmy do Topaza na przykład, do pierwszej sieci. Topaz był ustalony jako pierwszy. Na live'ie, jakoś godzinę po live'ie już był ustalony Topaz. Już tak nam trochę kamień z serca spadł, że sieć, która ma ponad 100 sklepów, chce współpracować, no, bo już wiedzieliśmy, że nie musimy tego sami w 100% dystrybuować, że mamy jakąś tutaj pomoc, nie? Że nie zablokujemy się z tymi setkami tysięcy puszek. Mm-hmm. No i dziękujemy bardzo Topazowi za zaufanie, jeżeli to oglądacie. Praktycznie sam Topaz wystarczył, że Saka się popłakał. Tak, i tak. No i to było w dzień live'a, no. A kiedy wyszliśmy do Topaza? Wydaje mi się, że jeszcze w kwietniu to było, że oni pierwsze zamówienie już w kwietniu wzięli. Nie, nie, masz rację. Okej, okay. No to maja. Znaczy, na 100% maja. Dobra, to 5 maja Topaz. Kolejny był Lidl. Ale też jesteś pewien, że oni nie wzięli, bo pierwsze oficjalne zamówienie jakieś tam było, no, ale oni też wzięli taką próbkę. Możliwe. I to nie było w kwietniu? Myślę, że było w kwietniu. No, no, no tak, no. No ale pytam oficjalnie, tak? No to, to nie masz punktu, niestety. To maj. 1 lipca Lidl. Zaczęło się robić poważnie, bo to ponad 700 sklepów. Również spamowaliście mocno na stronie Lidla o tą współpracę. No i mogliśmy się pochwalić wtedy pierwszy raz, że Dzik jest w całej Polsce. Bardzo wyczekiwaliśmy tego momentu. Tak, bo Topaz jest regionalny, nie? Oni są na danym terenie, tak, nie są w Polsce. Tak. A Lidl już 800 sklepów w całej 800. Polsce. No i z Lidlem zrobiliśmy premierę Mango. Aktualnie Mango dostaniecie tylko w Lidlu. Ale Mango możemy zapowiedzieć, że na pewno dostaniecie w innych sklepach z czasem i będziemy rozwijać no, smaki przede wszystkim, ale też inne mamy pomysły na całego Energola, więc będzie trochę nowości. Właśnie we wrześniu była ta premiera Mango, potem kilka miesięcy było, no, było sprzedaży po prostu w Lidlu, w Topazie. Pracowaliśmy, dogadywaliśmy kolejne współprace, nadal je dogadujemy, więc myślę, że kolejny rok to też będą fajne informacje. No ale te kilka miesięcy spędziliśmy właśnie na dogadywaniu się między innymi z Kauflandem i z Dino. I to był, to też już jest, nie wiem, duży krok dla nas, no bo Dino to jest sieć, która aspiruje do miana największej w Polsce, czyli 1800 sklepów na ten moment, czyli praktycznie nas zdublowaliśmy ilość punktów, w których Dzik jest w momencie, kiedy wszedły Kaufland i Dino. Możesz się zapytać teraz, może nas ogląda albo ktoś powie CEO Dino, czy grał w plemiona kiedyś i czy tak, jakie miał wyniki w plemionach. Ja ostatnio miałem takie fajne porównanie, bo my z Roburem jesteśmy weteranami plemion i serio, jak się patrzy na mapkę Dino, jak się rozwijało, rzućmy ją tu, no, jak się rozwijało tak na przestrzeni lat, to mi to przypomniało, jak my te wioski przejmowaliśmy. No i ja myślę, że tutaj Tomasz Biernacki, tak, jest prezesem Dino, że ma duże doświadczenie chyba w grach strategicznych, bo tak się to okaże, się że szybko rozpędza, że zajebał nad ranem. Naprawdę. Robert miał budziki. Robert to stał, pewnie miał. No ja myślę, że to jest taka osoba, wiesz co, no może to nie musi budzika nastawiać, żeby w nocy wstać i wysłać wojsko. Bo nie śpi, bo po prostu już tam jest. On jest w ogóle taki, że nie śpi. No, ciekawe, jak to jest tam co kilka dni otwierać nowy sklep, nie? No to jest pojebane. No, pojebane. Ale trzeba było pchnąć tą kulę, oj kurwa. Też nawet ciężkie do wyobrażenia sobie, nie? Że jesteś prezesem i co nie wiem, codziennie masz nowy,
nowy punkt. Blok o sieciach handlowych zakończę tym, że podsumowując, sprzedaliśmy przez do tego momentu praktycznie 2 300 000 puszek. No i dziękujemy wszystkim. Dziękujemy. To jest pojebana liczba. Dziękujemy. I boję się pomyśleć, co dalej. Bo tak naprawdę teraz jeszcze wyższe tempo sobie narzuciliśmy, nie? No właśnie, możemy powiedzieć taki mały plan, że chcemy na stacje benzynowe wejść, tak? No i chcielibyśmy tak, kolejne sieci. Stacje i żeby kolejny rok mógł się zakończyć na przykład wynikiem 10 milionów sprzedanych puszek. Bardzo fajny cel, no cele są ważne. Zobaczymy, tak. Nie? Ale, muszą być. Ale no i tak już to, co jest, jest dla nas jakąś tam wcześniej, jakby nam ktoś powiedział abstrakcją, że wiesz, kilka milionów w ogóle w rok jesteśmy w stanie sprzedać, więc no nieźle, co? No nieźle, ale to jest aż ciężko mi to skomentować, że doszliśmy, nie? Tak. Cel na ten rok musimy wejść na jakąś stację benzynową. Pamiętam, że pierwszego dnia liczyliśmy na sieci sklepów, ale też byłoby fajne zaskoczenie, jakbyśmy już weszli na stację, no ale stację, no nie okazało się, że to będzie takie proste, więc na ten rok te stacje, z tego względu pamiętam, jak rozkminialiśmy właśnie, że panowie co jeżdżą tirami, nie, stacyjeczka, dziewięćdziesiątek, 200 kofy, to nikt ci drogi nie zajedzie. Robimy trochę tras i wiemy, że to jest zbawienie, taki dziczek, jak już troszkę cię zamula. No ja ostatnio jechałem i czułem się taki już zmęczony, że chciałbym pójść spać, nie? I było co jakiś czas taki, kurwa... Że byłeś na poboczu, tak, że... ale mówię, że kurwa, czy mi się wydaje, czy ja tutaj zamulam, nie? Co jakieś tam, nie wiem, co kurde minutę, nie? No i stanąłem na stację, wypiłem Monstera, bo dzika nie miałem akurat. Trzeba to zmienić. Niestety, no ale musiałem coś w zamian, nie? No, gdyby na stacji był dzik, wybrałbym dzika, nie? No ale więcej musiałem. I no się okazało, że normalnie mogę jechać zaraz, nie? Jak czarodziejską różdżką. Także no... Albo staniesz na kawę, albo na energetyka, no. Zazwyczaj, nie? Dziewczyny częściej... Chociaż dziewczyny w energetyki, kurwa, walą bardziej niż my, mam wrażenie. Bardziej niż chłopcy lecą, no. Czas na trzeci blok filmu, czyli... Koniec filmu i dziękujemy wszystkim, że dotrwaliście do końca. Tak. Troszkę opisaliśmy, jak to od wewnątrz wyglądało. Napiszcie, czy wam się podoba taki filmik, czy jak właśnie będą kolejne takie premiery i tak dalej, to robić podsumowania. Więc bo ja myśleliśmy, żeby jedno podsumowanie zrobić, takie roczne ogólne. Dzik Energy nas pchnął, żeby zrobić dwa podsumowania. No i tyle. Ja dziękuję wszystkim uzależnionym. Też jestem uzależniony, więc dzięki, że wybieracie Dzika. I szczerze jestem ciekaw. Napiszcie, nie że pod algorytm, klasyk czy mango. Szczerze jestem ciekaw. My to mamy mango tutaj głównie, nie? Teraz. Ja też mango przechyliłem przed nagrywką. Miałem ci przynieść klasyk, zapomniałem. Nie przypomniałeś. Ostatnio więcej klasyczka piję. Dziękuję.